Dzień dobry Państwu. Chciałam zacząć od tego, że moja historia z psychiatrią zaczęła się 10 lat i miesiąc temu, 8 kwietnia. 8 kwietnia pierwszy raz trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Moja świadomość, moja decyzyjność były wyłączone, natomiast pozostała mi pamięć. Pamięć po brutalnej historii pierwszej nocy, związanej z tym, że byłam trudną pacjentką, a zespół był mocno sfrustrowany. Ta pamięć jest we mnie do tej pory, natomiast przez lata nabrałam szerszego spojrzenia na to wszystko i tym chciałabym się podzielić. Po wyjściu ze szpitala przez lata byłam w izolacji, gdzie czytałam fora internetowe i na forach dzieliliśmy się historiami o tym, jak zostaliśmy potraktowani. Pojawiały się pobicia pacjentów, pojawiały się zastrzyki z haloperidolu, pojawiały się pasy, pojawiał się brak dostępu do leków somatycznych, na choroby somatyczne, pojawiał się brak zrozumienia. Kiedy zaczynałam swoją działalność kilka lat temu w Fundacji F. Kiedy zaczynaliśmy swoją działalność, było w nas dużo złości, było w nas dużo irytacji i takiej potrzeby powiedzenia, że my pacjenci jesteśmy pokrzywdzeni, my pacjenci chcemy zmian, my pacjenci chcemy być traktowani jak ludzie. Ale wraz z działalnością jeździliśmy na konferencje, prowadziliśmy warsztaty i nagle zaczęły nam się otwierać oczy. Po którejś konferencji rozmawiałam z panią pielęgniarką i ta pani powiedziała mi: haloperidol, pasy czasem ratują życie i nasze, i pacjentów. Jest nas dwie na kilkadziesiąt osób na oddziale. A to prawda, że jesteśmy trudnymi pacjentami. Prowadziliśmy warsztaty usprawniające kompetencje w kontakcie z osobami chorującymi. Warsztaty dla sanitariuszy, sanitariuszek, pielęgniarzy, pielęgniarek. I mogliśmy porozmawiać otwarcie, jak to porównać nasze perspektywy, nasze spojrzenia. Usłyszeliśmy różne trudne historie. Usłyszeliśmy, że te osoby zarabiają bardzo mało. Że te osoby są pozostawiane same sobie w przypadku uszkodzeń ciała, uszkodzeń na zdrowiu podczas interwencji przy pacjentach. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Muszą same zadbać o swoje badania, muszą same zadbać o swoje leczenie. Te osoby nie mają wsparcia w szpitalach, a zdarzają się ciężkie sytuacje, zdarzają się trudne sytuacje z pacjentami, zdarzają się samobójstwa pacjentów. Taka osoba wraca do domu i nie ma z kim przepracować czegoś takiego. Brakuje szkoleń i dla sanitariuszy, i dla pielęgniarek, dla pielęgniarzy. Brakuje informacji o chorobach, brakuje informacji o pacjencie. Brakuje równości w zespole. To pielęgniarze, pielęgniarki, sanitariuszki, sanitariusze spędzają z nami, pacjentami, większość swojego czasu, a nie są przeszkoleni i nie są traktowani po partnersku przez, muszę to powiedzieć, lekarze, tak? To musi być zespół, a tego brakuje. Brakuje szacunku też do pracy tych osób. Te osoby są przepracowane, te osoby pracują w trudnych warunkach. Pacjenci psychiatryczni są bardzo wrażliwą materią, ale bywamy też strasznie trudni. I my zdajemy sobie z tego sprawę, ale czasem nie mamy na to wpływu. I spotykają się dwa spojrzenia, spojrzenia pacjentów i spojrzenia personelu. I na tym cierpią i pacjenci, i personel, i za to odpowiedzialny jest system. I działalność fundacji, lata rozmów, warsztaty nasze i doświadczenie pokazały nam, jakie to jest trudne. I jak trudno przy naszym obecnym systemie rozwiązać to. Tak naprawdę to, co mogłoby pomóc, to szkolenia dla personelu, zmiana warunków pracy. Te osoby są przepracowane, jest ich za mało w zespole podczas zmian, kiedy mają kilkadziesiąt osób do zaopiekowania.
nie mają wsparcia psychologicznego, więc potrzebowałyby grup wsparcia. Powinny być zabezpieczone w przypadku uszkodzenia właśnie przy interwencjach z pacjentami. Ich praca powinna być szanowana i opłacana. Zespół powinien współpracować na równych prawach. Osób w zespole powinno być więcej. Powinna być informacja, dostęp do informacji. W szpitalach psychiatrycznych nie można pracować za karę. Ta praca powinna być atrakcyjna, nie może być ostatecznością dla kogoś. I chciałabym powiedzieć, że to jest takie, tutaj dużo mówimy o marzeniach, że to jest takie moje marzenie, żeby osoby psychiatryczne, które są osobami wrażliwymi, były dobrze zaopiekowane i były bezpieczne i żeby tak samo pielęgniarki, pielęgniarze, sanitariuszki, sanitariusze też czuli się bezpieczni. I chciałabym Państwu powiedzieć, że właśnie minęły lata, a teraz spełniają się moje marzenia, bo jest kongres i mówimy tutaj wszyscy razem, my pacjenci, mówimy o naszych potrzebach. Mówimy wspólnie o tym, co jest nam potrzebne, jakie zmiany nam są potrzebne i myślę, że to moje marzenie, żeby ta opieka psychiatryczna i opieka właśnie personelu w szpitalach, pacjentów przez personel w szpitalach była na wysokim poziomie, że to marzenie jest do spełnienia i dziękuję bardzo.